Operacja Styl. Dzisiaj mówić będzie dla Was Michał Kękuś, z kolei moim gościem będzie... Magdalena Grochala. I będzie też z nami pani Paulina Augustyniak. 33 lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Kwestia starości generalnie dotyczy nas wszystkich, chociaż może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Zapominamy o tym, nie chcemy o tym pewnie myśleć też, że nas to dotyczy, ale taka prawda, każdy z nas się z tym problemem zetknie prędzej. Czym stowarzyszenie się zajmuje, jak długo już to robi, bo wiemy, że no, ta historia tego stowarzyszenia też jest już dosyć pokaźna, więc oddajemy głos pani Paulinie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Miałam swoje początki około właśnie tego tysiąclecia 2000 roku i generalnie jakby wszystko zaczęło się od wolontariuszy, którzy wyjeżdżali, można by powiedzieć, na takie wymiany międzynarodowe do Francji i tam realizowali między innymi właśnie wolontariat na rzecz seniorów. Troszeczkę to trwało, właśnie zanim tutaj udało się sfinalizować, a od 2003 roku działamy właśnie również w Polsce. Na początku pierwszym miastem założyła Warszawa, następnie dołączył Lublin, Poznań. Obecnie mamy 12 miast, w którym jest właśnie realizowany wolontariat towarzyszący, czyli są to właśnie duże i średnie miasta i obejmujemy wsparciem około 700 seniorów, działa u nas ponad 600 wolontariuszy aktywnie właśnie i staramy się tą samotność seniorów troszeczkę rozproszyć. I wszystkie te statystyki, jeżeli ktoś byłby jeszcze chętny, żeby je zgłębić, są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. Pani Magdalena opowie nam ciut więcej o programie Obecność. No i właśnie na czym polega ten program, bo no jest to, powiedziałbym, taka bardzo piękna inicjatywa i myślę, że każdy, może nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jest, ma po prostu środki, które pozwalają na to, żeby pomóc wstępując właśnie do tego wolontariatu. Tak, rzeczywiście nasze zadanie polega przede wszystkim na tym, żeby być z seniorami, żeby spędzać z nimi czas, żeby dawać im właśnie swoją obecność, dlatego że seniorzy, jak zresztą pokazały też badania, które stowarzyszenie przeprowadziło w marcu tego roku, że seniorzy czują się ogromnie osamotnieni i to, żeby ktoś z nimi był, żeby ktoś poświęcił im czas, żeby ktoś posłuchał ich opowieści, jest dla nich ogromnie ważne. Ja też mam takie doświadczenia ze swojego życia. Naprawdę ludziom starszym nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i im pomógł, nie wiem, zrobić zakupy, posprzątać. To jest, naturalnie to jest ważne i są też instytucje, które zajmują się takimi rzeczami, ale to kwiaty przed chlebem, tak? Że jest coś ważniejszego niż takie rzeczy pragmatyczne. Ważniejsze jest to, żeby ktoś poświęcił swój czas, poświęcił swoją uwagę, żeby ta druga osoba, ta starsza osoba, która no, zmaga się z tym doświadczeniem utraty, tak? Bo starość to jest przede wszystkim strata. To jest całe doświadczenie utraty wszystkiego, co jest nam dla nas ważne, bo to jest i utrata zdrowia, i utrata ludzi, bliskich, utrata umiejętności, nie wiem, pracy, czasem takich podstawowych rzeczy, które, nie wiem, no, na przykład nie wiem, poruszanie się i tak dalej, nie? To jest strasznie ważne, a my jedno za drugim zaczynamy to tracić i ci ludzie po prostu czują się zdezorientowani czasami i naprawdę potrzebują tego, żeby ktoś im poświęcił czas. Oni chcą czuć się potrzebni. To też bardzo wyraźnie wyszło z tych badań, które MBU przeprowadziło, że seniorzy chcą się czuć potrzebni, oni chcą być dostrzegani przez innych. No i na tym to polega, że my po prostu się z nimi spotykamy. Spotykamy się z nimi, chodzimy do nich, rozmawiamy z nimi, słuchamy ich historii, spędzamy z nimi czas. I oni, mam przynajmniej taką nadzieję, takie wrażenie i takie doświadczenie, że rzeczywiście to doceniają i czują się, no czują, że ktoś wchodzi do ich życia, że w końcu ktoś się tu pojawia, nie tylko odchodzi, ale że ktoś się pojawia więcej. Dzięki temu mogą robić rzeczy, których już nie mogli robić. Na przykład część osób jest niepełnosprawna, część osób ma problemy z chodzeniem, część z tych seniorów źle widzi albo niedowidzi, albo w ogóle nie widzi. Więc dla nich wyjście na zewnątrz jest prawie niemożliwością. Nie wiem, zwłaszcza jeżeli mieszkają na przykład na trzecim, czwartym piętrze bez windy. To jest po prostu cała wyprawa. Jeżeli nie mają kogoś, kto ich, no brzydko powiem, wyprowadzi na zewnątrz, to oni nie są w stanie sami wyjść. Więc no, to jest taka dodatkowa rzecz, która ich strasznie cieszy, że właśnie, że mogą po prostu wrócić do pewnych aktywności, których nie mogą wykonywać z różnych powodów. Myślę, że to, o czym pani wspomniała, że ta starość łączy się ze stratą, no bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to jest strata na pewno, można powiedzieć, energii, sił, właśnie takiej mobilności, ale też strata osób bliskich to jest fakt, z którym co prawda może każdy ma tego świadomość, ale to jest
jest taki fakt, który chcemy sobie z naszej tej świadomości właśnie ciągle wypierać, że zwłaszcza we współczesnym świecie ciągle mamy kontakt z ludźmi, nasze życie jest dynamiczne, obracamy się w różnych towarzystwach i ciągle ten drugi człowiek z nami jest, a jednak, jak tu pokazuje raport przeprowadzony przez Instytut Badań Polster na zlecenie stowarzyszenia, co czwarta osoba starsza powyżej 80 roku życia właśnie boryka się z samotnością, więc myślę, że tutaj program Obecność idealnie trafia w to zapotrzebowanie. Tak. Co myślę, że może też w pewien sposób uświadomiać nasze społeczeństwo, że po prostu to też jest taki problem, który może nie jest dla nas uświadomiony. Tak, tym bardziej, że ta samotność wynika jakby z dwóch rzeczy. Jedna to oczywiście odchodzą nasi przyjaciele, odchodzi nasza rodzina, normalna kolej rzeczy, ale druga jest taka, że relacje, które my w ogóle nawiązujemy w życiu, bardzo duża ich część jest no taka płytka, nie? No co my dzisiaj robimy? Siedzimy w smartfonach, no wiadomo, że powiedzmy dzisiejsi seniorzy tego nie robili. No ale my tak działamy, siedzimy w smartfonach, mamy jakieś masę znajomych na, nie wiem, w social mediach i tak dalej, ale te znajomości nie są specjalnie głębokie w większości przypadków. Nie mówię, że wszystkie. No i one się po prostu rozpadają w pewnym momencie. Każdy się czymś tam zajmuje, a to rodzina, a to zdrowie. I potem przechodzimy na emeryturę i okazuje się, że właściwie nie ma tych naszych wszystkich znajomych, z którymi, nie wiem, chodziliśmy kiedyś na imprezy, czy studiowaliśmy razem, czy cokolwiek. Więc no właśnie, myślę, że jakość tych relacji jest strasznie ważna, bo żeby one przetrwały i żeby dawały nam radość i żebyśmy mieli tak naprawdę do kogo zadzwonić, bo to też jest problem, z którym ja się spotykam. No niby tam kogoś znam, ale no ja nie wiem, może będę przeszkadzać. No więc właśnie, nie? To chodzi po prostu o to, nawet nie o to, żeby się spotykać i robić wielkie przyjęcia na wiele osób, tylko o to, żeby wieczorem było do kogo zadzwonić i porozmawiać o takich prostych rzeczach. Czasami nawet poplotkować o serialu ulubionym, nie? Tylko, że właśnie, jeżeli nie mamy takich dobrych przyjaciół, takich dobrych, mocnych relacji, to one nam się rozrywają i potem wchodzimy w tę starość samotni. A jak to wyglądało właśnie w pani indywidualnym przypadku? Co skłoniło panią, żeby dołączyć właśnie jako wolontariusz do programu Obecność? Ja w ogóle byłam od wielu lat zafascynowana ideą tego programu, dlatego, że ja miałam bardzo, bardzo bliskie, bardzo dobre relacje z moją babcią. Uwielbiałam z nią właśnie spędzać czas, uwielbiałam z nią rozmawiać i doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że ona tego oczekuje. Żebym ja do niej przyjechała na kawę, na ciasteczko i posiedziała i posłuchała tych samych historii po raz nie wiem który. Mnie to sprawiało ogromną radość i kiedy mojej babci zabrakło, no to tak jakoś poznałam przez znajomą MBU i tak jakoś idea bardzo, bardzo do mnie trafiła. Na początku wspierałam trochę stowarzyszenie bardziej jako darczyńca, a potem pomyślałam sobie, no kurczę, mam czas, dlaczego nie zaangażować się inaczej? Przy czym, co ciekawe, wcale nie chciałam zostać wolontariuszką, która odwiedza seniorkę, dlatego, że ja prowadzę, mam taki dość nieregulowany czas pracy, sporo wyjeżdżam i po prostu nie chciałam komuś robić przykrości, że na przykład on będzie na mnie czekał, a ja nie będę mogła przyjechać. Chciałam zostać wolontariuszką akcyjną, czyli pomagać po prostu w różnych inicjatywach, które stowarzyszenie organizuje przy okazji świąt wielkanocnych, Bożego Narodzenia, różnych wakacji i tak dalej. Ale po pierwszych spotkaniach z koordynatorką wolontariatu w Krakowie Zuzanna mnie przekonała do tego, że może jednak spróbujemy i okazało się to absolutnym strzałem w dziesiątkę. I tak rzeczywiście rok temu, dokładnie, chyba jutro minie rok. I tak właśnie zostałam wolontariuszką, niechcący troszkę. Natomiast tak jak mówię, idea jest mi bardzo bliska. No i też na początku nie byłam pewna, natomiast dzisiaj właśnie podpisałam porozumienie ze stowarzyszeniem na kolejne 5 lat, więc chyba jest to dobry prognostyk i zachęta ewentualnie dla innych, że to rzeczywiście daje dużo satysfakcji. No i właśnie tutaj, jako że pani już no, okrągły rok będzie miała za sobą, to jeżeli już poruszamy kwestię czasu, wiele osób pewnie będzie się zastanawiało, ile czasu zajmuje sama działalność w ramach tego programu Obecność i to pewnie jest taki czynnik, który będzie motywował to, czy ktoś będzie zainteresowany, czy nie, więc tutaj jak to wygląda w tej kwestii, bo to może być taka wymówka po prostu, że nie mam czasu, więc nie chcę tego robić. Mhm, zgadza się. Bardzo fajne w ogóle jest to, że tak naprawdę można poświęcić tyle, można się zaangażować bardziej i mniej i o tym też mogę jeszcze później troszkę opowiedzieć, natomiast zazwyczaj to jest tak, że spotykamy się, ale tak jak mówię, zazwyczaj, spotykamy się z seniorem raz w tygodniu i umawiamy się mniej więcej na 2 godziny. To jest też tak, że oczywiście mówimy zawsze na początku, kiedy wchodzimy do stowarzyszenia, gdzie mieszkamy, jaki obszar nas interesuje, żeby ten senior był, czasem możemy dojechać, innym razem jednak wolimy, żeby ktoś był blisko, żebyśmy mogli tam dojść dość pieszo i tak dalej. Więc oczywiście wszystko zależy od nas. Czy to są 2 godziny? No nikt z zegarkiem też nie sprawdza, czy to są rzeczywiście 2 godziny, czy jest godzina, czy 3. Zależy, czy się wychodzi na spacer, czy po prostu wpada się na kawę. Wiem też od innych wolontariuszy, że czasem po prostu seniorzy nie chcą więcej się spotykać na dłużej na przykład niż na godzinę. Nie mają na to siły. Nie wiem, wiadomo, że też mają, też już są często zmęczeni. Więc czasami to jest po prostu wystarczające
co jest godzina w tygodniu. Natomiast generalnie umawiamy się na takie 2 godziny raz w tygodniu i tak za każdym razem wszystko się indywidualnie umawia z każdym seniorem, żeby obie strony były zadowolone. Co jeszcze można wynieść z takiego wolontariatu? Bo myślę, że obcowanie z osobami starszymi, nawet na przykładzie rozmów właśnie, tak jak pani wspomniała, właśnie z pani babcią, to był miło spędzony czas, zawsze coś można było dla siebie wynieść. A jak wygląda takie spotkanie z osobą, która jest dla nas obca? Po pierwsze, jednak wynosi się relacje. Każda relacja jest cenna i wynosi się właśnie relacja, tak jak pan wspomniał, wynosimy taką relację, która nie jest dla nas oczywista, no bo jednak zazwyczaj kręgi osób, które mamy, są w jakiś sposób z nami, no nam bliskie, nie wiem, studiowaliśmy razem, mamy wspólne zainteresowania, pracujemy razem i tak dalej. A tu spotykamy człowieka, który często jest totalnie oderwany od naszej rzeczywistości. Może zajmuje się czymś innym, interesuje się czymś innym, ale to jest super, bo on nas może nam otworzyć oczy na coś zupełnie innego, więc to jest jedna rzecz, nie? Że po prostu możemy zbudować relację z kimś, kogo być może w życiu byśmy nie wybrali do grona swoich znajomych, a to jest mimo wszystko zawsze ogromna wartość. Po drugie, moim zdaniem takie spotkania z seniorem właśnie dają zupełnie inną perspektywę. One nam pozwalają spojrzeć na to, co nas i naszych bliskich czekać będzie, czeka już właściwie, i właśnie pozwalają nam spojrzeć na tę starość może z odrobinę większą cierpliwością, bo ja mam takie wrażenie właśnie, że nie mamy za bardzo cierpliwości do osób, którymi jesteśmy spokrewnieni, do osób, które się starzeją, my to widzimy, my jesteśmy tego świadkami i czasem jesteśmy źli, że te osoby już nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli, że nie zachowują się tak jak kiedyś. Tak, one się zmieniają, nie? Ale my ich pamiętamy, jak byli inni, jak byli młodsi i chcielibyśmy, żeby znowu tacy byli. Natomiast w przypadku, kiedy poznajemy seniora jako seniora, to właściwie nie mamy takich doświadczeń, nie? I patrzymy już na niego po prostu jako osobę często bezbronną, często pogubioną, bo to po prostu widać, nie? Że ten świat trochę pędzi dla nich za szybko, nie? Ale wtedy mamy po prostu więcej cierpliwości, widzimy trochę świat z ich perspektywy, widzimy, z jakimi problemami się mierzą, patrzymy też na nie świeżym okiem, nie? Nie patrzymy na to przez pryzmat, och, mamo, babciu, daj mi spokój, lecę do pracy, tylko patrzymy, znów na to samo narzekasz, tylko patrzymy na zupełnie świeżym okiem na zupełnie nowego dla nas człowieka. I po trzecie, wydaje mi się, że bardzo ważne jest też to, ja na przykład widzę trochę, czego seniorka moja, pani Ewa, z którą się spotykam, czego ona żałuje. To jest takie trochę, ona mi pokazuje, że żeby się cieszyć drobiazgami, żałuje, że nie podróżowała więcej, że nie spełniała swoich drobnych marzeń. To nie są takie żale, że ona siedzi i płacze, tylko po prostu gdzieś z tych rozmów wynika, co jest ważne, nie? Na co my zwracamy uwagę, co gdzieś tam przegapiliśmy, więc może warto do tego wrócić teraz, póki jeszcze mamy na to siły, nie? Póki jeszcze mamy na to środki, możliwości i tak dalej. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które powiedziałabym, że się wynosi z takiego wolontariatu. No i właśnie odnośnie tego, o czym wspomniała pani na sam koniec wypowiedzi, to jest taka refleksja, która przyszła mi, kiedy przygotowywałem się tutaj do dzisiejszej rozmowy, że właśnie jako, że ta starość no jest powiązana nierozerwalnie z naszym życiem, z życiem ludzkim, no to, że taki dzień osób starszych właśnie, paradoksalnie to może być święto też dla ludzi młodszych, że to może być taka lekcja, nie chcę użyć słowa przestroga, ale po prostu takie uwrażliwienie na to, że wszyscy dożyjemy tego momentu, jeżeli oczywiście wszystko się do tego momentu potoczy, więc myślę, że ten Dzień Osób Starszych to jedynie tylko taka nazwa, ale że to mimo wszystko dotyczy nas wszystkich. Tak, to jest święto nas wszystkich tak naprawdę, oczywiście właśnie jak pan powiedział, nie wiadomo jak to się potoczy, ale jednak tak. Gdzieś wszyscy idziemy w tym kierunku, więc prędzej czy później spotkamy się z tym albo w przypadku naszych rodziców, naszych bliskich, no albo w końcu naszym. I warto o tym mówić, warto się do tego przygotowywać, tym bardziej, że liczba osób starszych w społeczeństwie rośnie. I już, nie wiem, w 2050 roku chyba to ma być 40% społeczeństwa w Polsce, to będą osoby starsze. Więc warto już teraz myśleć o tym, jak dostosować różne rzeczy do tego, do potrzeb osób starszych. To nie ma co wsadzać głowy w piasek i udawać, że problemu nie ma, bo no, on jest. Co czwarta osoba starsza powyżej 80 roku życia cierpi z powodu samotności. No i tych przyczyn właśnie tego stanu rzeczy jest całkiem sporo. I skąd właśnie wynika ten problem? To znaczy, tak jak pan powiedział, że tych przyczyn jest bardzo dużo. Ja myślę, że nie da się ich pewnie jakoś tutaj bardzo łatwo pogrupować. Generalnie społeczeństwo robi się coraz bardziej takie zatomizowane. Także tutaj jakby każdy jest takim troszeczkę swoim światem dla samego siebie. Te relacje społeczne gdzieś tam mają jednak tendencję do bycia coraz to bardziej słabszymi. Też osoby starsze właśnie nie nadążają tak naprawdę za tymi przemianami społecznymi, technologicznymi. No i myślę, że to się wszystko nakłada. Pandemia też była takim czynnikiem,
czynnikiem z ostatnich czasów świeżo, mocno pogłębiającym tą samotność i tą izolację właśnie, której doświadczają osoby starsze. Całkiem spora część z tych osób starszych, które jeszcze przed pandemią wychodziły z mieszkania i starały się jakoś w tym życiu społecznym uczestniczyć, no niestety w tym czasie tych praktycznie 2 lat takiej mocnej izolacji już bardzo gdzieś się w tych swoich mieszkaniach pozamykały i ten powrót do społeczności jest dla nich mimo wszystko trudny, czy to z powodu takich właśnie pogłębiających się też w tym czasie problemów zdrowotnych, czy po prostu z takich lęków też, które się u tych właśnie seniorów nasiliły wtedy. Jakby trudno jest im wrócić do tego, co było. Generalnie jeszcze dopóki osoby są sprawne fizycznie, to mimo tych barier związanych z wiekiem, jednak oferta dużych miast dla seniorów jest dość bogata. Są te centra aktywności senioralnej, kluby seniorów, jakby tutaj można znaleźć takie wsparcie i taką odskocznię od tych takich codziennych, monotonnych czynności. Natomiast no, im jest się starszym i statystycznie mniej sprawnym, tym tutaj ten problem się pogłębia i tak naprawdę my staramy się właśnie dotrzeć do tych osób, do tej niszy, które tak naprawdę są niewidoczne i no i często właśnie i dosłownie zupełnie niewidoczne, ponieważ są niewolnikami gdzieś tam tych swoich mieszkań. Nawet tak prosta rzecz jak bariera architektoniczna, czy też po prostu mieszkanie, nie wiem, na 3. piętrze w bloku, gdzie nie ma windy, może spowodować, no, że ta osoba już po prostu nie wychodzi z domu. To jak możemy właśnie uwrażliwiać ludzi na to, że te problemy, które przynosi nam współczesny świat, dotyczą nas wszystkich, a osoby starsze w szczególności? To znaczy, ja myślę, że tutaj jakby pewnie nic nowatorskiego nie powiem, natomiast najważniejsza jest chyba ta metoda małych kroczków, jakby takiego wewnętrznego przekonania o tym, że to jest ważny temat i otwarcia samemu oczu na ten właśnie problem i próba gdzieś tam dotarcia do swoich najbliższych nawet znajomych, do rodziny, gdzieś spojrzenie na to inaczej. My też jako organizacja się staramy tutaj właśnie propagować tą wiedzę, a nawet na takim małym poletku, no to też właśnie ostatnio testujemy taką akcję ławeczka, że właśnie rozmawiamy z przechodniami, z osobami, które spotykamy właśnie troszkę w takiej sferze networkingu, co się dzieje i które spotykamy po prostu na ulicy, na osiedlach i zachęcamy ich do wymiany właśnie takich myśli na temat osób starszych. Jeżeli mamy możliwość, to też korzystamy z symulatorów starości, to są takie dość ciekawe kostiumy, które pomagają troszeczkę przenieść się dosłownie w czasie, odbyć taką podróż jak w wehikule czasu. Jakby pomagają wejść w skórę tej starszej osoby, zobaczyć te niedogodności, poczuć je właściwie jak najbardziej dosłownie. No jest to taka przestrzeń, myślę sobie, do takich działań cyklicznych. Też oczywiście mamy kampanie takie medialne, to zwłaszcza one się łączą z takimi naszymi akcjami corocznymi, czyli ze świętami wielkanocnymi, z Bożym Narodzeniem, z tak zwanymi wakacjami jednego dnia, czyli po prostu wyjazdami jednodniowymi, które wolontariusze planują razem właśnie ze swoimi seniorami. I tutaj w tej przestrzeni wtedy medialnej też staramy się po prostu pokazywać ten problem. Natomiast myślę, że ten networking i takie małe akcje osiedlowe są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś byłby chętny właśnie, żeby nawiązać kontakt z osobą starszą, to jakie są takie przestrzenie, które są bezpieczne właśnie do rozpoczęcia rozmowy czy też kontaktu? No bo właśnie myślę, że dla wielu osób to może być takie troszkę niezręczne doświadczenie i nie wiedzą tak naprawdę od czego zacząć, bo te różnice w samym doświadczeniu życiowym, w samych paradygmatach, które się właśnie zmieniają, to są takie bariery, które mogą budować taki mur pomiędzy osobą młodszą a osobą ze starszego pokolenia. I właśnie od czego najlepiej zacząć taki kontakt? Ja mam takie doświadczenie, że starsi ludzie uwielbiają opowiadać, więc z punktu widzenia osoby młodszej trzeba po prostu zacząć słuchać. Warto jest zapytać o jakieś wspomnienia z przeszłości, warto zapytać o to, gdzie taka osoba dorastała. Bardzo często będą powtarzać te historie wielokrotnie, ale to są piękne historie i moim zdaniem naprawdę warto ich posłuchać i one też naprawdę uczą nas tego, co jest w życiu ważne, na co zwracamy uwagę, co będziemy pamiętać za lat 30, 40, 60. I, no właśnie, pokazują nam takie wartości, które nie przemijają, więc z mojego punktu widzenia trzeba oddać głos seniorowi. Nie,
nie ma co go zagadywać opowiadaniem o sobie i jak to zrobimy, żeby było dobrze, tylko po prostu pozwólmy mu mówić, bo senior tego potrzebuje, senior tego chce więcej. Też z naszego raportu to wynikło, że seniorzy chcą się czuć potrzebni, więc warto poprosić o zdanie, zapytać, co senior myśli na jakiś konkretny temat. Można przyjść i powiedzieć, że mam jakiś problem, nie bardzo wiem, jak go rozwiązać. Zawsze warto zapytać, czym się interesuje. Czy lubi książki, czy słucha muzyki. To są takie proste rzeczy. Nie musimy rozmawiać o nie wiadomo jak skomplikowanych sprawach. Zapytać o najprostsze rzeczy i rozmowa potoczy się sama. No i też to, o czym pani wspomniała w rozmowie prywatnej, myślę, że można teraz rozwinąć ten temat, że może też zmienić sposób, w jaki postrzegamy świat i to, na co w naszym życiu rozłożyć akcenty. Tak, bardzo zmienia perspektywę, bo naprawdę, kiedy seniorzy cieszą się jak dzieci z takich drobiazgów, na które my nie zwracamy uwagi. My nie myślimy o tym, że wyjście na zewnątrz, pójście na spacer, zjedzenie lodów w kawiarni, pójście do ogrodu botanicznego i pooglądanie drzew, że to jest coś ekstra. My po prostu biegniemy, lecimy, nie zwracamy na to uwagi, mamy ważniejsze sprawy, bo to jest wartość sama w sobie i to niesamowicie właśnie, jak dla mnie, wynika z relacji z moją seniorką, która jest osobą tak pogodną, tak pełną sił. Naprawdę, czasami przecież ci ludzie mogliby usiąść i powiedzieć, już nie chcę niczego więcej, już mam dosyć. A oni wciąż się zbierają każdego dnia, nawet jak jest ciężko, i idą do przodu i naprawdę mają siły, determinację na to, żeby pokonywać różne przeszkody, których jest przecież tak wiele. I jeszcze z uśmiechem i cieszyć się tym, że ktoś do nich wpadł na herbatkę, albo że dzisiaj tak ładnie śpiewają ptaki, albo że w końcu wyszło słońce. Z kolei też taki jeszcze przekaz chciałbym wystosować dla naszych słuchaczy, że jeżeli ten wolontariat nam w jakiś sposób po prostu nie odpowiada i nie chcemy do niego dołączyć, to żeby chociaż właśnie osobom starszym z naszego najbliższego otoczenia, żeby mieć dla nich właśnie taką otwartą, pomocną dłoń, no bo myślę, że tutaj ja przynajmniej dostrzegam taką analogię, że święto zakochanych, walentynki, to jest taki jeden dzień w roku, w który no może świętujemy tą miłość, ale nakochamy się cały rok i też fajnie, jeżeli ten dzień babci i dziadka był takim jednym dniem specjalnym dla dziadka, ale żebyśmy o właśnie naszych najstarszych osobach z naszego otoczenia pamiętali przez całe 365 dni, bo myślę, że właśnie ten czas, zainteresowanie i uwaga to jest to takie minimum, które no powinniśmy być w stanie zagwarantować naszym najbliższym osobom starszym. Tak, to piękne, co pan powiedział i absolutnie się z tym zgadzam, podpisuję się pod tym obiema rękami. Więc do tego też właśnie zachęcamy naszych słuchaczy. Warto też zainteresować się bliżej działalnością Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, być może nawet dołączyć do programu Obecność. Do usłyszenia.